Davik, to jest mój drugi dzień, jak jestem policjantem. Jak się z tym czujesz? Super. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, żaba Dave. Szanuję policję od zawsze. To dobrze, Davik. Dobra, przede wszystkim słuchajcie, na samym początek solidna łapka w górę, prawda? Ile łapek w górę musi być, Davik? No powiedz, powiedz, ile łapek pięć, w górę. 5 tysięcy łapek w górę i wlatuje, prawda, kolejny odcinek z Palionowa, więc jeżeli chcecie kolejny odcineczek, no to prawda, wiecie, co robić. Dodatkowo możecie wbić, prawda, na ShefShopa, ponieważ tu jak widzicie, pum, ShefShop, piękny, możecie wbić tam, kupić sobie, prawda, etui, możecie tam sobie kupić, prawda, koszuleczkę, jak widzicie, znowu tej koszulki nie mam, bo założyłem ją ostatnio i poszła znowu do prania, więc niestety nie mam jej znowu na odcinku, no ale prawda, wy możecie sobie ją kupić i oglądać w niej nasze, prawda, odcinki. Będzie nam bardzo oczywiście z tego powodu miło. Wszyscy patrzą na ShefShop. Wszyscy patrzą. Ostatnio byliśmy z Davikiem w Katowicach w tych koszulkach i mówię wam, szliśmy ulicą i wszyscy patrzyli i mówili, jakie super są te koszulki. No, a kobiety to już nawet nie mówią. Od kobiet to już się nie dało w ogóle odciągnąć, więc mówię wam, koszulki naprawdę działają, musicie koniecznie mieć taką koszulkę z ShefShopu, bo totalnie ona, prawda, rozwala. Dobra, Davik, przede wszystkim, dzisiaj ja chciałbym, prawda, pokazać ci, jak sobie urządziłem, prawda, mój posterunek policji, ale zanim to wszystko jeszcze, to tak, nadal nie mamy ogarniętego ShefShopa stacjonarnego, co mi się bardzo nie podoba, ponieważ nieogarnięty ShefShop stacjonarny oznacza, że, prawda, nie wygląda to najlepiej, ale mamy tu biurowce nasze będą, patrz, tu, to na przykład moje biurko, a tam z drugiej strony twoje. Dobra, no to tak twarzą w twarz, nie? No to trzeba w końcu zrobić, no ale to nie... Ale tu patrz, jaki balkon mamy fajny w ogóle, będzie można wyskakiwać przez niego, bo i tak mamy, prawda, flaki i tak dalej, dobra. Zadaję sobie obrażenie, dobra. No, dobra, bo to tamten. Dobra, przede wszystkim... Tak, kwiatki też by się przydały, to prawda, chodź, bo musimy pójść na posterunek policji. Tak, w Springfield. No. Bo tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy się pozmieniało, patrz, tu ogólnie jak wejdziemy... Tutaj początkowo, prawda, nie wiem kto, ale ktoś tutaj to postawił, ale to będzie trzeba przestawić na drugi ten, bo tam, jest, prawda. Na to B. Report bot! Co ty Report robisz? Bot. Aha, ty grasz. Report. Ale to jest kurde HTML, ten, jak to się nazywa? Notepad++, albo jak inaczej, nie wiem, dobra, nieważne. Chodź, a tu na górze jest moje biuro. To jest ogólnie mocne biuro, bo patrz, tu ogólnie niewiele jest. Ale patrz, ale widzisz jak się siedzę? Jak mi się dobrze odbije w monitorze, to McDonalda widzę, nie? W sumie ta, no i możesz sobie tak pomyśleć. Ja normalnie, ale patrz, bo tam jak widzisz, patrz, jak tu sobie siedzę, to tam po lewej stronie McDonalda jest okno i tam mogę, tam normalnie gotują, nie? Ja tylko macham, pokazuję to co zawsze i tu przyjeżdża do mnie normalnie McDonalda. Ja nie muszę dzwonić przez żadne tam, prawda, aplikacje, nie trzeba zamawiać. Macham i jest. Tutaj, stary, będzie też ten, tu będę potrzebował twojej pomocy, bo ja tu ogólnie potrzebuję, bo słyszałem, że żeby się na tym znają, a tak naprawdę to w ogóle tak nie słyszałem, on musiał tak powiedzieć, żebyś był zainteresowany. To tutaj po prostu musimy zrobić, prawda, biurowiec, ten, nie? Dobrze. Ty, ale nie pal posterunku, no co ty jesteś, kurde, nienormalny. Chodź na dół, bo jeszcze ci pokażę parking, nie wiem, czy ty parking widziałeś, ale parking jest mocno duży. Parking? Nie, czekaj. Parking ten przy McDonaldzie, tak? Nie, tu parking na dole. Parking? Parking od policji, normalnie ty. Tu, pa jaki... Ej, bo mamy, jak on się nazywa? Intrus. Intrus jest na parkingu. Co tu robi Intrus? Panie profesorze, Alfred, co jest, kurde? Alfred tu jest, ty, normalnie. Ty, ale... I co? Pierwszy oficjalny mieszkaniec Springfield. Dzień dobry. To jest Palionowo, nie Springfield. Ale dobra, ty, ale tu dziura jest. Wow! Ale tu można skakać, patrz to. Od końca do końca zrobiłeś? Skoczyć, bang! Puf. A mi się tak nie udało. Wow. To trzeba być dobry. No dobra, no nieważne. W każdym razie, czekaj, co tu Alfred robi? Alfred, posłuchaj mnie. Kurde, jaki jestem niski przy nim. Ja wyglądam jak ten. Kojarzysz, taką bajkę była. Tom Ciopalu. Nie. Nie, było o takim małym tym. Ludwiczek. Ja przynajmniej wyglądam jak Ludwiczek, a on jak mój stary. Ale to nieważne, dobra, czekaj, Alfred, dobra, zostawmy go tu, bo on chyba nie chce stąd wyjść. Co ty mu rzuciłeś? Potkę na niewidzialność? Dlaczego, na co mu jest potka na niewidzialność? Jak nam zniknie Alfred, to co wtedy?
To nie, 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 nie możemy tak zrobić. Dobra, czekaj, chodź na górę, chodź na górę. Chodź na górę, to są takie fajne schody ogólnie, strażackie, prawda? O, widzisz, tu jest na te biurowce. A i tam jest więzienie, w którym cię zamykam, ale to nie dzisiaj jeszcze. Chodź tu, zobacz. Co? Nie, wybierz te cele, wybierz te cele. Jaką celę? Ja nie zostanę pierwszym więzieniem. Patrz, ale zobacz, fajne są cele. Wybierz se. No, w sumie spoko. No. Wow, ej! Dobra. Taki policjant. A nie! Weź, bo zabrałeś jeden ten, dobra. Bo mi psujesz tutaj, trzeba będzie ci najpierw zabić, jak widać, ale dobra. Ale ty nie mam, kurde! Aż nie, no mam déjà vu, jakbym już to kiedyś widział. Nie, jakiego... Dobra, dobra. I chodź, chodź. Lecimy, lecimy dalej, pozwiedzać sobie tu palionowo, prawda? McDonald's i inne takie, prawda, superanckie rzeczy. I ty, bo tu jest dziura. Ty, zamuruj to dziurę, co tu ta dziura robi, ty? Dobra, dziura zamurowana. Dziura zamurowana, problem zażegnany, jak to mówią. A może pójdziemy tutaj na ulicę Flakową? Hello! Ej, stary, jest! Ej. Chodź, tu zobacz! Kto to jest? Kolejna jakaś ten, kolejny villager. Krystyna, cześć. Krystyna. Cześć. Ej, ale, ej, stary, mam pomysł. A co jakby zbudować Krystynie i Alfredowi, prawda, domek? Może niech ich będzie więcej, co? Jest Krystyna, jest Alfred, stary, nie chcę nic mówić, ale to jest idealne połączenie. Idealne połączenie jak kubek i lód. Przesyłka? List miłosny? Nie wiem, dobra, to nie moja przesyłka. Nie powinno nas tu być, chyba. Dobra, chodź, chodź, chodź. Co? Chodź. Chodź, lecimy zbudować tutaj, patrz. Tu jest idealne miejsce na to, żeby zbudować, no. A jakieś materiały kolega tutaj ma? No ja nie mam, znaczy w domku może mam, ale ty... O, wiem, zróbmy, prawda, jak to się nazywa? Konkurs. A, konkurs na tego, kto lepiej konkurs, kto lepszy zbuduje, prawda, domek dla villagerów. Jesteś gotów? Mogę się tego podjąć oczywiście. Dobra, a ile po jednym budynku budujemy, czy po dwa? Po jednym. Ale w sensie ty jeden, ja jeden? Tak. Dobra. Dobra, no dobra, no to, ale masz już materiały, musimy mieć, w tym samym czasie musimy ten. Masz, czy nie masz? Oczywiście, że mam. Dobra, to gdzie budujesz? Ja zbuduję, prawda, najbardziej... Gdzie ty, tam? Tu. Dobra, to ja tutaj tak obok, bo to niewielkie domki, jak dla villagerów. Ej, co ty już tak, dobra. Skoro tak szybko rozpoczynasz. Dobra, no. Kurde, ale ty jesteś szybki. Szybki z ciebie, Bill. Tak, taką chatę mu zrobię, że chłop siebie mnie zakocha. Kurczę, nie, bo tu troszkę to zepsułem. Ty, nie, ja zrobię. O, ja już widzę, że będę miał lepszą. Nie będziesz miał lepszej. Będę miał lepszą. Nie masz brzydką. Tak? A ty co masz? Ja będę miał sztos. Jakoś szczerze w to wątpię. Ja będę miał sztos. Zobaczysz. Zobaczysz sam, kolego. Co to jest? Dawid, ale ty jesteś kiepski w te klocki, powiem ci, wiesz? Czekaj, muszę sobie szybko zrobić crafting. No bo widzę, że ten twój domek to już mocno, wiesz, tutaj wołało pomstę do nieba. Jaką pomstę? Wszystko się zgadza. W sumie to mogłem to zrobić z czegoś innego. Dobra, Dawid, ja będę miał lepszy. Nie będziesz miał lepszego. Ja już mam lepszy. O, ale masz brzydki domek, to jest święty. Nie. Dobra, ale to widzowie będą oceniać. To widzowie będą oceniać, czy jest lepszy. Skąd ty masz cegły? O, ty kurde. No jak to skąd? Ja się przygotowałem. A, tak, jasne. Dobra, ja dobra. Mój i tak jest lepszy, mimo tych twoich cegieł. Boże, ale mam piękny domek. No, ale coś mi się nie wydaje. Nie może jakiś, kurde, bus? Bus? Nie może jakiś bus? 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 Ej, dobra, ja już kończę powoli. Jak ci tam idzie? Wow, ale się zbaga... Ty! Nie! Stary, moja łopata jest tak szybka, że nie nadążył teren, serwer z wczytaniem, że tu blok rozwaliłem. Naprawdę. Przysięgam. Moja chata jest potężna. Twoja chata jest beznadziejna. Moja chata jest... Nie, czekaj. Bo ty nie doceniasz, prawda, tego. Geniuszu. Skończyłem. Ta? A masz drzwi? A mam drzwi. Powiem więcej, mam nawet crafting. Dobra, i teraz stań tu i popatrz, który domek jest lepszy. Widzowie, ocencie, napiszcie w komentarzu, który domek waszym zdaniem jest lepszy, bo mi się wydaje... Oczywiście, że mój. Jezu, ty nawet nie dałeś łóżka.
Co ale ty? Ja? Ja? Jeszcze nie, idziemy spać. A tak, a twój villager gdzie schowa brudne majtki, jak tu nie ma skrzynki? No właśnie. Patrz, jak to gdzie? W skrzynce. Dobra, ale teraz to już jest po czasie. Teraz nie, no ale zrobiłem, patrz. I ja nawet jeszcze powiem więcej. O kurde, zepsułem. A, faktycznie. Ale dobra, zrobię tak. Widzisz, jakie dojście jeszcze zrobiłem w ogóle do domku, a ty co? O jest, o jest. O Jezu, Dejlik. Koniec. Gdzie ty masz drzwi? Dobra, mój domek, ja jestem pewien, że wygrał. Możecie napisać w komentarzach, co myślicie o tych domkach. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Wow.